przyjechałem do Wrocławia właśnie, żeby wesprzeć prezydenta Zyskiewicza, ponieważ jestem wrocławianinem starym z krwi i kości. Tutaj robiłem maturę, tutaj podstawówkę kończyłem. Tutaj pierwsza wódka, pierwsza miłość, pierwsze papierosy i tak dalej. I czuję się wrocławianinem. Cieszę się, że mogę próbować cokolwiek zrobić z tym, żeby Wrocław dalej się tak wspaniale rozwijał. Ostatnio jestem bardzo dumny z Wrocławia, jestem dumny z tego, że jestem wrocławianinem i wiem, że w dużym stopniu to Wrocław zawdzięcza Rafałowi Dudkiewiczowi, więc wspomagam go całą siłą. Ja się nazywam Robert Markowicz, nie jestem z Wrocławia, jestem z Krakowa, ale Rafał Dudkiewicz to mój ulubiony prezydent w ogóle. Raz do roku, choć z Krakowa, czuję się przez kilka dni wrocławianinem, bo mam przyjemność razem z moim szanownym przewodniczącym Piotrem Wiklątem organizować takie wielkie wydarzenie Europa na Widelcu, które pierwotnie było przeznaczone dla Krakowa w naszym zamyśle, bo na stałe obaj tam mieszkamy, ale z Krakowem się nie udało. To były nasze pierwsze nieudane doświadczenia urzędnicze, ale w Wrocławiu się udało i mnóstwo rzeczy w Wrocławiu się udaje. Jeśli w ogóle chciałbym gdziekolwiek, cokolwiek, w jakimkolwiek magistracie przeprowadzać, to tutaj, bo wszystko jest jasne i czytelne. To miasto jest z każdym rokiem wspanialsze. Zatem gdybym mógł głosować, to głosowałbym na Rafała Dudkiewicza, a ci wszyscy, którzy mogą, niech właśnie na niego głosują.